Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Przede wszystkim, jak emocje po tym wczorajszym konkursie? Już ochłonąłeś? Znaczy, nie miałem co po czym ochłonąć, bo tak jak mówię, no ja wczoraj zepsułem skoki, zawody wyszły jak wyszły, chociaż trochę mi żal tego, że nie wykorzystałem sytuacji, która mi się nadarzyła. Tutaj warunki takie na wariackie wręcz. Jak oceniasz te skoki tutaj w takim śniegu? Jak to się skacze w takich warunkach? Znaczy, no skacze się trudno. Nie jest łatwo utrzymać dobrą pozycję na rozbiegu, bo ten rozbieg jest dosyć wolny i czasami przytrzymuje trochę na właśnie w torach, ale cóż, no warunki są jakie są i jutro podobno mają być takie same, także trzeba się będzie mocno skoncentrować i przede wszystkim skakać normalnie, nic nie kombinować. Udało ci się tu oddać dosłownie jeden skok. Czy ten skok był dobry, czy nie zepsuty? Poprawny. A czy żałujesz, że nie udało się tu poskakać więcej, czy w takich warunkach wolisz po prostu nie skakać? To znaczy, jeżeli by miały być takie warunki i kwalifikacje byłyby kontynuowane, to na pewno bym nie poszedł, bo już to uzgodniliśmy z trenerem, że w takich warunkach nie ma co iść skakać, tylko lepiej się iść przygotować na najjutrzejszy konkurs. No i cóż, i jutro będą normalne kwalifikacje i normalny konkurs bez systemu KO, także no zobaczymy, jak to będzie. Cieszysz się, że będzie bez systemu KO? Mi to bez różnicy tak naprawdę, bo ostatnio skacze mi się dobrze, także nie ma znaczenia, czy jest system KO, czy nie ma. A zdrowie, samopoczucie, ok, wszystko już? Tak, w porządku, jak najbardziej. Żeby jutro była fajniejsza ta pogoda, no i dalekie skoki, takie na podium. Okej, dzięki.